Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój materiał o modlitwie o uzdrowienie wzbudził pewne kontrowersje. Między innymi sam pan Marcin Zieliński wydaje się, że odniósł się do tego materiału w swoim filmie pod tytułem Dlaczego dzielimy Jezusa? Powiem kilka słów na ten temat. Najpierw wysłuchamy fragmentów materiału pana Zielińskiego. Czasami w naszych środowiskach chrześcijańskich można zauważyć bardzo niebezpieczną tendencję. Tendencję do czego? Do tego, by dzielić Jezusa. Jezusa, który chce nam się objawić na tak wiele różnych sposobów, a my myślimy, że jest tylko jeden sposób, na który można go spotkać, bo inny to już jakieś na pewno sekciarstwo. O tym więcej w dzisiejszym kwadranciku ze Słowem. Który przeczytaliśmy. Apostołowie idą do Jezusa i mówią: Panie, znaleźliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami. Znaleźliśmy kogoś, kogo nie powołałeś po imieniu, przynajmniej przy nas nie słyszeliśmy. To nie jest ktoś z tej naszej grupy. To nie jest ktoś, kogo my znamy, kogo my akceptujemy. To jakby to nie jest jeden z nas. I widzieliśmy, jak używa Twojego imienia i wyrzuca złe duchy. I zabroniliśmy mu. W imię czego? No w imię tego, że nie jesteś z nas, nie jesteś taki jak my, nie jesteś tutaj przy Jezusie tak jak my jesteśmy przy Jezusie. Próbujemy mówić, mamy bardzo dużą łatwość w tym, żeby mówić, tu jest Jezus, tu go nie ma. Tutaj w samym Kościele tak jest. Tutaj Pan Jezus działa, a to już jest zwiedzenie i sekciarstwo. Widzimy taki podział wewnątrz naszego Kościoła, gdzie tradycjonaliści mówią tylko tutaj stary ryt i modlitwa po łacinie. To, co nowe, to jest już złe i nieprawdziwe. A często ci, którzy żyją w nowości, mówią to, co stare, jest niepotrzebne. Dlaczego wprowadzamy podział? Skoro Jezus powiedział do tego człowieka, powiedział do uczniów, nie zabraniajcie temu człowiekowi. Nigdy nie wiesz. Oni, myślę, nie mieli prawa wiedzieć, nie mieli pojęcia, czy ten człowiek miał relację z Jezusem, czy nie. Być może ją miał, a oni o tym nie wiedzieli. My nigdy nie wiemy, czy człowiek, którego oceniamy, nie ma większej relacji z Jezusem od nas, mimo że żyje być może w innym środowisku, w innej kulturze, może trochę, w jakiejś. Pan Zieliński odnosi się do Ewangelii według świętego Marka, do rozdziału 9. Wtedy Jan rzekł do niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I narracja w tym materiale jest taka, że tutaj każdy w Kościele ma jakieś takie swoje własne formy, swoje własne wyrazy pobożności, sposoby na chwalenie Pana naszego Jezusa Chrystusa i nie ma co się kłócić teraz o rzeczy drugorzędne właśnie w duchu tej Ewangelii według świętego Marka. Natomiast mamy w Piśmie Świętym również fragmenty, które mogłoby się wydawać, że mają sens zupełnie odwrotny. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 11, kto nie jest ze mną, mówi Pan Jezus, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. I podobna sytuacja jak w Ewangelii według świętego Marka, czyli człowiek, który próbował wyrzucać złe duchy, wzywając imienia Pana Jezusa. Dzieje apostolskie 19, rozdział 19. Ale niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło to 7 synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni. I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił także nadzy i poranieni, uciekli z owego domu. Jak należy połączyć te dwa fragmenty, czy te różne fragmenty z Pisma Świętego? Otóż najwyraźniej, jak najbardziej mogą być takie różnice, które sprawiają, że człowiek wciąż jest
uczniem Pana Jezusa. To znaczy różnice pomiędzy uczniami Pana Jezusa mogą istnieć, natomiast nie są to różnice tego rzędu, że sprawiłyby one, że człowiek przestaje być uczniem Pana Jezusa. Jednak jak najbardziej jest również możliwe, najwyraźniej istnieją takie punkty, takie idee, takie przekonania, takie postawy, które sprawiają, że ten człowiek już nie jest Panem Jezusem, ale jest przeciwko niemu. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Najwyraźniej ci egzorcyści żydowscy, którzy wzywali imienia Pana Jezusa, z jakiegoś powodu nie mogli dokonać tego egzorcyzmu w Jego imię. Najwyraźniej istnieją różnego rodzaju różnice w poglądach, w postawach, różnice w relacji z Panem Jezusem i mogą istnieć takie akcydentalne, przypadłościowe, które sprawiają, że wszyscy dalej są właśnie członkami Kościoła katolickiego, jak różnica pomiędzy duchowością benedyktyńską a duchowością jezuicką, są to i jedno i drugie, jest to duchowość stricte katolicka, różniące się akcentami, rozłożeniem akcentów między sobą, ale i jedno drugie jest katolickie jak najbardziej. Jednak oczywiście zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego mogą być takie różnice w nauce, w postawie, które sprawiają, że ten człowiek nie jest już uczniem Pana Jezusa, albo przynajmniej zdąża do tego, że tym uczniem Pana Jezusa nie będzie. W liście świętego Pawła Apostoła do Galatów w rozdziale pierwszym czytamy: nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusową powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma, są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A więc są tacy, którzy próbują głosić jakąś inną Ewangelię. Innej Ewangelii oczywiście nie ma, więc są to tylko ludzie, którzy sieją zamęt. I przed takimi trzeba się strzec. Tacy, którzy głoszą inną Ewangelię, oczywiście oni nie są razem z Jezusem. Oczywiście oni nie pracują razem z Jezusem. Do nich można odnieść te słowa, które słyszeliśmy wcześniej. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. To są ci, którzy głoszą inną Ewangelię. O tym mówi również święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, bo sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. A więc mamy do czynienia z fałszywą Ewangelią. Mamy do czynienia z fałszywymi apostołami, którzy podszywają się pod prawdziwych apostołów, którzy głoszą nieprawdziwą naukę. To ewidentnie jest w Piśmie Świętym zawarte, że takie postawy są i takie postawy będą i przed takimi postawami trzeba się strzec. W drugim liście świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza w rozdziale 4 czytamy: zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań. Ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a odwrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, a ty głoś, nastawaj w porę, wykaż błąd. To jest obowiązek Tymoteusza, a więc biskupa, to jest obowiązek urzędu nauczycielskiego Kościoła. Również jest to jednym z obowiązków wykazywanie błędu. Wskazywanie na to, że ta droga jest niebezpieczna, że ten i ten pogląd nie jest zgodny z Ewangelią, że to jest fałszywa Ewangelia, że ten i ten jest fałszywym prorokiem, że nie jest on prawdziwym apostołem, podszywa się pod ucznia Pana Jezusa, a głosi inną Ewangelię, która nie jest w istocie Ewangelią, tylko właśnie jest jakąś zmyśloną ludzką prawdą, w cudzysłowie prawdą zmyśloną, w zasadzie nie, jest jakąś a jest jakąś zmyśloną ludzką tezą, zmyśloną ludzką nauką. Nie jest to nauka Chrystusowa. Podsumowując, oczywiście to jest możliwe
że w kościele istnieją zupełnie różne formy pobożności. Istnieje duchowość benedyktyńska, franciszkańska, jezuicka, istnieją różne ryty msześwięte, istnieją ryty wschodnie, istnieje ryt trydencki i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko zupełnie oczywiste, ale jednocześnie ewidentnie w Piśmie Świętym mamy ten fakt pokazany, że przychodzą i przyjdą inni. Przychodzą ci, którzy będą się podawali za apostołów Chrystusa, a którzy nimi nie będą. Którzy będą nauczali czegoś, co Ewangelią nie jest. Którzy będą próbowali zwieść nawet wybranych, jeśli to możliwe. Którzy będą próbowali nauczać czegoś, czego Pan Jezus nie nauczał. Którzy będą próbowali wprowadzać w błąd. Bowiem sam szatan próbuje podawać się za anioła światłości, dlatego również jego słudzy też będą próbowali podawać się za apostołów. I teraz zadaniem Kościoła jest wykazywać błąd, wskazywać, co jest niebezpieczne i co jest błędne. I tutaj oczywiście mamy cały szereg różnego rodzaju błędów, to znaczy mogą to być ewidentnie fałszywi apostołowie, którzy prowadzą ludzi na zatracenie. Mogą to być ludzie, którzy sami są zwiedzeni, którzy zostali w jakiś sposób wprowadzeni w błąd pod pozorem czegoś, co jest dobre. I później tacy ludzie innych też gdzieś tam w błąd wprowadzają swoją postawą. I tacy w pewnym sensie są szczególnie niebezpieczni, bo są sami pobożni i są przekonani, że mają rację, a jednocześnie gdzieś tam zostali zwiedzeni i prowadzą swoim przykładem również ludzi w złą stronę. Natomiast Kościół ma obowiązek nad tym wszystkim czuwać. Dlatego Kościół nie tworzy nowej Ewangelii, nie tworzy nowej nauki Pana Jezusa, nie tworzy nowego objawienia. Kościół tylko przekazuje to, co otrzymał i ma pilnować tego, żeby ten depozyt został zachowany. I tak Kościół przez wszystkie wieki swojego istnienia oczywiście poznawał różnego rodzaju zakusy złego ducha, w jaki sposób on próbuje działać i między innymi właśnie jest to, o czym mówiłem w ostatnim materiale, czyli zły duch chętnie dusze pobożne zwodzi w ten sposób, że popycha te dusze w stronę takich nadzwyczajnych oczekiwań, nadzwyczajnych pragnień, że właśnie ta dusza pragnie jakichś cudów, pragnie czegoś niezwykłego i oczywiście ten zły duch będzie taką duszę karmił tym, że to przecież wszystko w imię Pana Jezusa, że to przecież wszystko jest dla Niego i tak dalej, ale właśnie doświadczenie Kościoła pokazało, to doświadczenie, które przemawia do nas przez wielkich świętych Kościoła katolickiego, święty Jan od Krzyża chociażby, którzy mówią, że ta dusza, która pragnie rzeczy nadzwyczajnych, pragnie rzeczy niezwykłych, pragnie, jakby próbuje wyprosić jakiś charyzmat od Pana Boga, taka dusza zostanie zwiedziona, bowiem ona pragnie czegoś niezwykłego, a Duch Święty nie udziela niezwykłych darów tym, którzy tego pragną, którzy tego szukają. Bowiem to świadczy o pewnej o pewnym nieuporządkowanym pragnieniu, o tym, że ta dusza ma jakieś nieuporządkowane pożądanie czegoś, co niezwykłe i taka dusza nie jest w dobrej dyspozycji, aby otrzymać jakiś charyzmat. Gdyby Duch Święty jej dał ten charyzmat, najprawdopodobniej prowadziłoby ją to raczej do wzrostu pychy niż do wzrostu wiary, a przynajmniej ostatecznie, być może na początku nie, ale ostatecznie tak, dlatego Duch Święty tego nie udzieli. Ale może się znaleźć ktoś inny, kto będzie udawał ducha światłości, kto będzie udawał, że udziela takich charyzmatów i właśnie będzie swoją tam nieczystą mocą mieszał, żeby pokazać, że faktycznie tutaj dzieje się i dzieje się dobrze. Także jak najbardziej mogą powstać takie ruchy okołokościelne, które są niesione przez ludzi, którzy mają dobrą wolę, przez ludzi, którzy chcą służyć Chrystusowi, ale którzy zostali zwiedzeni. I to jest jak najbardziej możliwe i wszelkie te ruchy, które próbują na siłę wymusić działanie Ducha Świętego, które próbują na siłę sprowokować Ducha Świętego, żeby on jakiegoś tam charyzmatu udzielił, moim zdaniem to są ruchy bardzo niebezpieczne i tak jak wspomniałem, nie oskarżam teraz nikogo konkretnie na zasadzie, że ten to jest zwodzicielem, ten to jest taki i taki i taki, bo ja tego nie wiem, jaką kto ma osobiście intencję. Myślę, uważam za bardzo prawdopodobne, że tacy ludzie chcą dobrze, ale poszli w pobożność, którą Kościół już od wieków potępił, którą uważa Kościół za bardzo niebezpieczną, uważa za błąd w życiu duchowym. A teraz z tej ścieżki, którą Kościół wcześniej, wielcy święci, wielcy mistycy Kościoła nazywali bardzo niebezpieczną, nazywali ścieżką, na której zwykle zły duch przejmuje kontrolę nad człowiekiem, oczywiście nie chodzi od razu o jakieś opętanie, tylko powoli prowadzi po swojemu, tą ścieżkę dzisiaj
w kościele się akceptuje, czy tą ścieżkę dzisiaj w kościele traktuje się jako właśnie taką elitarną praktycznie właśnie, bo to są te takie ruchy charyzmatyczne, tutaj Duch Święty będzie działał, to jest taka elita. Uwaga, to co dzisiaj właśnie uchodzi w wielu środowiskach jako taka elita, uchodzi za elitę w kościele, to jest droga, którą chociażby święty Jan od Krzyża, który jest wielkim mistykiem Kościoła, którego droga, którego nauka w Kościele sprawdziła się przez całe wieki jako właśnie droga wielce skuteczna, jako on sprawdził się jako prawdziwy mistyk, który naprawdę poznał działanie Pana Boga. I w zasadzie u każdego świętego można to zobaczyć, że każdy nie chce, że jakichś cudownych wydarzeń, nie chce jakichś wielkich cudów i wszyscy w zasadzie mówią, że nie wolno takich rzeczy szukać. A dzisiaj zrobiono z tego taką elitarną ścieżkę w Kościele i uważam to za bardzo niebezpieczne. I jak wspomniałem, nie chodzi o to, żeby teraz konkretnie oskarżać kogoś, że ten i ten robi źle, a ten i ten to na pewno zwodzi innych, tylko chodzi o to, żeby wskazać, że uwaga, ta droga jest bardzo niebezpieczna i wielu ludzi w dobrej wierze podąża ścieżką, która może ich wystawić na działanie złego ducha. Tak jak wspomniałem, zachęcam do dyskusji na ten temat. Uważam, że właśnie w Kościele bardzo jest potrzebna dyskusja na ten temat i bardzo chętnie będę na ten temat również dalej rozmawiał. Jak wspomniałem, nie chcę tutaj nikogo osobiście oskarżać. Chcę, żeby ten temat był poruszony, żeby ta dyskusja w Kościele się toczyła, bo uważam to za bardzo istotne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka.